O, cześć! To już dziś. Wracamy do szkoły, żeby znów zastanowić się, co można by w niej zmienić, żeby żyło i uczyło nam się lepiej. Dziś nowe przedmioty, które myślę, że mogą Was zainteresować, a na pewno mogą się przydać. Jakiś czas temu zapytałem Was też na swojej facebookowej grupie Grupa Ma Sny o Wasze ciekawe doświadczenie edukacyjne i o tym również dzisiaj powiemy. Najpierw uwaga ogólna. Zauważyłem, że we Waszych wspomnieniach bardzo często pojawia się lekcja WOS-u jako przykład tej, która była ciekawa i na której coś się działo. Interesującym elementem na wiedzy o społeczeństwie było omawianie aktualnej sytuacji w naszym kraju i dyskusje między uczniami oraz z nauczycielem. Zobaczcie, że to idealnie spełnia cztery warunki, które w poprzednim filmie podaliśmy, które Ted Betteridge wymienił jako cztery elementy skutecznej edukacji. Uczeń wie, czego się uczy, bo to wiedza o kraju, w którym mieszka. Uczeń zdobywa praktyczne umiejętności, bo ćwiczy formułowanie swoich myśli przed dyskusją. 3. Uczeń działa, bo uczestniczy w dyskusji. 4. Uczeń zdobywa wiedzę, bo musi jej użyć, by sformułować argumenty. Wtedy pomyślałem sobie, no tak, w końcu wiedza, społeczeństwo, polityka to takie tematy, które nieustannie się zmieniają i aktualizują. Ale wtedy doszło do mnie, że zaraz. Przecież każdy z przedmiotów, którego uczymy się w szkole, tak jest, bo w każdej z tych dziedzin dokonuje się przełomów i jakichś wielkich odkryć, ale najprawdopodobniej dowiemy się o tym dopiero na studiach, no chyba, że ktoś jest na profilu rozszerzonym, ale i tak nie zawsze. A gdyby nauczyciel wszedł do sali i powiedział: słuchajcie, coś, czego uczyliśmy waszych rodziców, okazało się nieprawdą i jest zupełnie odwrotnie. Taki początek lekcji wydaje mi się znacznie bardziej ekscytujący dla ucznia, niż po prostu powiedzenie, jaki jest jej temat. Poza tym myślę, że co roku można by uczyć, za co przyznali w tym roku Noble i tłumaczyć to, bo często jest to co prawda bardzo specjalistyczna wiedza, ale na pewno wpływa na wyobraźnię. Myślę, że wszystkich przedmiotów szkolnych uczymy się z perspektywy historycznej, a przez to stają się delikatnie mniej interesujące. Gdybyśmy pokazali, że dziedziny, które są w szkole, cały czas się zmieniają, żyją i wpływają na nasze życie, to wiele by przy tym zyskały. Bo świat nieustannie się zmienia, a szkoła... Wróćmy zatem do tematu, czyli do tematów lekcji. Dobrze byłoby nie tylko wprowadzić jakieś nowe przedmioty, ale też podzielić te już istniejące, ponieważ niektóre zajęcia dosłownie nas prześladują przez 12 lat edukacji podstawowej i średniej. Jeżeli widzimy na planie lekcji ten sam polski, który mieliśmy 10 lat temu, no to umówmy się, że nie budzi on w nas już takiego entuzjazmu. Zatem pierwszą propozycją ode mnie będzie... propaganda i teorie spiskowe. Te zajęcia nawet brzmią dobrze i nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile już istniejącego materiału z polskiego, WOS-u czy historii można by do nich użyć. Zobaczcie, że na polskim uczymy się wychwytywać subtelne nawiązania do aktualnej sytuacji politycznej w wierszach Mickiewicza, ale najprawdopodobniej większość Polaków nie jest w stanie zinterpretować haseł politycznych sprzed 10 lat i też tych aktualnych. Ludzie bezkrytycznie chłoną przekaz medialny, a w czasach fake newsów to jest po prostu niebezpieczne. Na takich zajęciach nawet przykłady historyczne wzbudzałyby emocje, bo bardzo łatwo można by je przełożyć na obecną sytuację polityczną. Jeżeli nie w naszym kraju, no to w innym. Myślę też, że każdy bardzo chętnie przygotowałby swoją teorię spiskową albo materiał propagandowy. I uwaga, nie szkolilibyśmy w ten sposób armii troli najemników, tylko świadomych obywateli. Prawdziwe pieniądze. To ma być jedna z najważniejszych lekcji w Twoim życiu. Chciałbym, żebyś nauczył się po niej, jak oszczędzać pieniądze. Jak zaplanować swój budżet i nim zarządzać. Jak wziąć kredyt i kiedy lepiej tego nie zrobić. Jak zarabiać, jakie są rodzaje umów, jakie mam prawa jako pracownik. To bardzo ważne kwestie, chociaż nie zawsze porywająco ciekawe. A gdyby uczyć ich na podstawie historii, o upadkach wielkich firm, o mafii, o najbogatszych ludziach w Polsce i na świecie, myślę, że na każdy około pieniężny temat można by znaleźć 10 ciekawych anegdot, które z chęcią usłyszeliby uczniowie. Idąc dalej, w Waszych doświadczeniach edukacyjnych duża część osób zwracała uwagę na ciekawych gości, którzy pojawiają się w szkole. I takie zajęcia byłyby świetną okazją na to, żeby na przykład udać się do banku i dowiedzieć się, jak działa ta instytucja, co można zaoferować, na czym zarabia. Pracownicy banku mogą też przyjść do szkoły i fajnie wiedzieć, że w Polsce już dzieją się takie rzeczy, na przykład w ramach akcji BAKCYL czy European Money Week. Pracownicy wolontariusze i menadżerowie wyższego szczebla banku BNP Paribas udali
zgłaszali się do szkół, by poprowadzić dla młodzieży lekcje z zakresu przedsiębiorczego myślenia, oszczędzania, zasad bezpiecznego pożyczania czy rynków finansowych. Gość w szkole to świetna okazja dla uczniów, żeby odpocząć od nauczyciela, a dla nauczyciela, żeby odpocząć od uczniów. Innym pomysłem byłoby zaproszenie do szkół lokalnych przedsiębiorców, którzy opowiedzieliby uczniom, jak naprawdę doszli do dużych pieniędzy i co liczyło się w ich drodze na szczyt. Idąc jeszcze dalej, dla starszych uczniów można by założyć wirtualne portfele inwestycyjne i pozwolić im zagrać na giełdzie o swoje oceny. Ryzykowne, ale nie powiecie, że nieciekawe. Rozmowa i konflikty. Takie zajęcia widziałbym jako połączenie psychologii, logiki, etyki i sztuki dyskusji, czyli erystyki. Zanim młody człowiek przystąpiłby do lekcji propagandy, najpierw dobrze byłoby go nauczyć mówić, czyli o języku, o to, jak to, jak się wypowiadamy, wpływa na to, jak myślimy, kiedy popełniamy błędy logiczne, kiedy źle wnioskujemy ze zdań, które wypowiadamy. Na takich zajęciach świetnie sprawdziłaby się technika, w której to nauczyciel popełnia błąd, a następnie uczniowie starają się go odkryć. Poza tym trzeba by ludzi nauczyć kultury dyskusji, jak kontrolować emocje podczas debaty, kiedy nasz przeciwnik używa tanich chwytów retorycznych, a nie prawdziwych argumentów. Takie zajęcia aż proszą się o przykłady z polityki i można by je odświeżać dosłownie co tydzień niestety. Myślę, że dobrze byłoby też nauczyć uczniów pewnych strategii small talku. Nie po to, by obniżyły ci poziom i głębię codziennych rozmów ze znajomymi, ale po to, by każdy miał taką łatwość w rozpoczęciu i podtrzymaniu konwersacji. Jak zadawać niestandardowe, ciekawe pytania. Zmusić trochę ludzi do wyjścia ze swojej strefy komfortu i do większej otwartości w kontaktach. Klarowne wypowiadanie się to jest jedna z najważniejszych umiejętności w ogóle i to, że uczymy się tego tak przy okazji, nie jest fajne. Internet i ty. Internet jest niesamowity i uczniowie muszą wiedzieć, jak go wykorzystać. Od zarabiania pieniędzy jako youtuber, deweloper, właściciel e-commerce'u, portalu czy nawet spamer do tego, czego w internecie po prostu nie robić, jakich treści lepiej nie udostępniać, z jakimi wypowiedziami uważać, jak można nas oszukać, jak odróżnić dobry sklep od skamu, jak zrobić dobry research. No i jak uczyć się za pomocą internetu? Takie rzeczy przydadzą się każdemu. I tutaj ważna kwestia, również zaczerpnięta z Waszych doświadczeń. Ponieważ na internecie uczniowie najprawdopodobniej znają się lepiej niż nauczyciele, to chciałbym, żeby te zajęcia były w dużej części, a może nawet w całości przygotowane i prowadzone właśnie przez nich. W ten sposób uczeń będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę i świadomość na temat sieci, no bo oczywiście nauczyciel będzie kontrolował to, co jest przygotowywane, a z drugiej strony wczuć się w rolę pedagoga i zobaczyć, jakie wyzwania przed nim stoją. Kontrola czasu. No musicie przyznać, że dobra nazwa przedmiotu to jest podstawa. Słowa kontrola użyłem tutaj zamiast zarządzania, które pewnie byłoby bardziej poprawne. W czasach, w których telefon zajmuje nam coraz większą część dnia i każdy ma 100 spraw do załatwienia, dobrze byłoby, żeby ktoś nauczył nas, jak tym wszystkim efektywnie zarządzać. Po takich zajęciach każdy wiedziałby, jakiego typu notatnika czy też kalendarz najlepiej mu się używa i miałby wyrobiony nawyk. Jedni wolą rozkład miesięczny, inni tygodniowy, nieważne. Ważne, żeby działało. I teraz ciekawy zabieg. Ten pomysł również pochodzi z książki Teda Betteridge'a How School Could Be. Otóż poza tymi historiami kalendarzowymi, nasza ocena z kontroli czasu wynikałaby z tego, jak wywiązujemy się z obowiązków na innych zajęciach. Co to oznacza? Jeżeli na przykład spóźnilibyśmy się z naszą pracą roczną z propagandy, to nie wpłynęłoby to negatywnie na naszą ocenę z tego przedmiotu, ale obniżyłoby nam ocenę z kontroli czasu. I w tym sensie to by były jedne z najbardziej praktycznych zajęć podczas edukacji, których nie zaliczalibyśmy bezpośrednio, ale jednak z których trzeba by się było wywiązać. Tak samo jak w życiu. Po prostu musimy nauczyć się kontroli czasu, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to zaczynamy go tracić. Co myślicie o takich propozycjach? Macie może jakieś własne? Chętnie poznam je tutaj oraz na mojej facebookowej grupie Grupa Ma Sny. To oczywiście nie koniec, to tylko pierwsze 5 propozycji tego, jak można by urozmaicić Wasze plany oraz kilka różnych pomysłów, jak prowadzić zajęcia w odświeżonej formule. Ale mam jeszcze w zanadrzu parę pomysłów, co można by zrobić z tym uroczym budynkiem, by był troszeczkę ciekawszy i przyjemniejszy. Subskrybujcie kanał, do zobaczenia moi drodzy za tydzień i czekajcie na trzecią część tego, jaka mogłaby być szkoła.